16 czerwca w Poznaniu miała miejsce uroczystość otwarcia nowego Wydziału Przewozów Poznań. Powstanie Wydziału w Poznaniu jest naturalną konsekwencją rozwoju spółki. Nie mieliśmy wątpliwości co do tego, że musi to być Poznań. Przede wszystkim ze względu na korzystne położenie geograficzne. Decyzję o tym, że Poznań przyspieszyło niewątpliwie decyzja naszego właściciela, naszej spółki Lotos Terminale, która zdecydowała o modernizacji bazy tutaj w Poznaniu Górczynie. Po modernizacji bazy znacznie wzrosły przewozy. Myślę, że ważną rzeczą jest to, że to nie jest wydział, który się jakby rodzi, który powstaje. Ten wydział działa. Ten wydział działa już praktycznie od pierwszego dnia. Na dzisiaj zatrudniamy już 89 osób. Mamy 63 maszynistów, mamy 16 rewidentów, 3 ustawiaczy, mamy dyspozyturę. Pierwszym zadaniem takim głównym tego wydziału jest niewątpliwie obsługa naszej bazy tutaj w Górczynie i z tego względu położenie, lokalizacja jest idealna. Drugim, równie ważnym z punktu widzenia rozwoju spółki to jest rozwój przewozów zagranicznych. Spółka, pracownicy spółki uczestniczą w wykonywaniu przewozów na terenie Niemiec, a jako, że mamy ambitne plany związane z rozwojem działalności przewozowej, więc te przewozy, które są prowadzone na terenie Polski i Niemiec, niewątpliwie będą rosły, a więc i rola i zadania wykonywane przez ten wydział również będą rosły. Przypomnę tylko, że jest to 6. nasza lokalizacja po Gdańsku, Czechowicach, Jaśle, Wrocławiu i Zdebskiej Woli. Podstawowym zadaniem nowo utworzonego wydziału w Poznaniu jest usprawnienie obsługi bazy paliwowej Lotos Terminale w Poznaniu. Drugim takim ważnym celem jest prowadzenie ruchu pociągów na terenie Polski, jak i Niemiec. Na obecną chwilę szkolimy 13 maszynistów, którzy w niedługim czasie będą mogli również prowadzić nasze pociągi na terenie Niemiec. Współpraca między nowo powstałym wydziałem w Poznaniu, a pozostałymi wydziałami przewozów głównie polegać będzie na właściwie skoordynowanym, bezpiecznym i sprawnym realizowaniu postawionych zadań przewozowych. Jedynymi z uczestników wydarzenia byli przedstawiciele Lotos Terminale, którzy nie ukrywali satysfakcji i oczekiwań związanych z dynamicznym rozwojem przewozów Lotos Kolej na terenie Wielkopolski. Przede wszystkim uważam, że ma to kluczowe znaczenie przede wszystkim dla naszej pracy. Z tego względu, że no jakby nie było, to z kolei świadczy usługi głównie o naszej spółce, a konkretnie terminalowi w Poznaniu. Myślę, że do tej pory wstępne założenia, które zakładały 100% współpracy, zostaną przebite przez właśnie otwarcie tej jednostki dyspozytorskiej w Poznaniu, Lotos Kolej, na 110% współpracy.